Witamy się z Państwem ze słynnego stadionu Wembley w Londynie i zapraszamy na mecz. Przy mikrofonie na trybunie prasowej, specjalnie z myślą, aby umilić Państwu ten piłkarski wieczór, siedzą Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski, oczywiście na komentatorskim stanowisku. Zapowiada nam się kawał dobrej piłki, Jacku. Nie mogę się już doczekać pierwszego gwizdka i myślę, że fani na stadionie czują podobnie. Może coś z tego będzie. Ma teraz szansę? Sędzia nie ma żadnych wątpliwości. Rzut karny. Na pewno zbyt późno interweniował. Sędzia nie wahał się nawet przez chwilę. Teraz mogą objąć prowadzenie. Popatrzmy. Niebezpieczne zagranie. Zupełnie nieudany ten ślizg. Karny. Żółta kartka. I mamy gola z rzutu karnego. Raz jeszcze możemy popatrzeć. No, perfekcyjnie wymierzony strzał w górny narożnik bramki. Tak właśnie należy wykorzystywać rzuty karne. Piękny gol. Jest 1-0, ale nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte. Luis Suarez. Piłkę ma Casemiro. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd przeciwnika. Ryzykownie, trzeba wybić. Dobra obrona Schmeichela, był na posterunku, ale też zagrożenie nie było szczególnie duże. Trafiał już 49 razy. Czy da radę dzisiaj zrobić to po raz 50? Obawiam się, że musimy na to poczekać. Jego dzisiejsza pozycja na boisku nie sprzyja tworzeniu lub wykorzystywaniu okazji strzeleckich. Jordi Alba. Przy piłce Gomez. Ale znakomicie rozgrywają. To musi być gol. Tak, gol! Wyrównująca bramka, ale zwariowany początek tego spotkania. Co będzie dalej? Spodziewam się, że ataki z obu stron wcale nie zelżeją. Przecież remis w tym spotkaniu nikogo nie zadowala. Piękna, indywidualna akcja. Wykorzystał błąd obrońcy, urwał się mu i wykorzystał sytuację. Fantastyczny pokaz umiejętności i kapitalne wykończenie. Mamy remis, ale czy kogokolwiek on satysfakcjonuje? Pokonuje z piłką kolejne metry. No, nie dał się zatrzymać ślizgiem. Strzela! No, niewiele mu zabrakło, by wpisał się na listę strzelców po raz drugi. Tylko skuteczna interwencja bramkarza zapobiegła utracie bramki. Dobrze dostrzegł partnera. Dogranie na bliższy słupek. Broni bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. Trybuny czują, że powinni przegrywać, ale skoro im się upiekło, to niech to wykorzystają. Przedarł się przez obronę. Udanie broni, piłka cały czas w grze. Kibice pokazują, co myślą o tej decyzji sędziego, jak dla nich ewidentny karny. Rozciągnięcie gry, atak skrzydłem. Mamy strzał, czy obejmą prowadzenie? Gol! Bramka, która daje im prowadzenie i tak potrzebny oddech. Teraz to rywale muszą martwić się o wynik i zaatakować, a to prosta droga do tego, by się odsłonić i zostać boleśnie skarconym. Na powtórce widać, że bramkarz nie miał tu większych szans. Z takiej odległości ciężko spudłować. Bramka bardziej na konto obrony, która nie powinna była dopuścić do takiej sytuacji. Przy niewielkiej różnicy bramkowej wystarczy drobny błąd, dlatego nikt nie będzie tutaj spokojnie czekał na rozwój wypadków. Jest 2-1. Casemiro. Suarez świetnie zagrywa na wolne pole. Szansa na oddanie strzału. Ach, ależ było blisko. Huknął potężnie. Może gdyby trochę lepiej przymierzył.
Casemiro. Dobra obrona Schmeichela. Był na posterunku, ale też zagrożenie nie było szczególnie duże. Piłkę przejmują rywale. Sergio Ramos. Casemiro. Gomez. Ależ się przedarł, no. Dogrywa nieco za siebie. No, dobry odbiór po stracie piłki. Andreas Christensen. Marcelo teraz przy piłce. No i strata piłki. Dobra pozycja do oddania strzału. Suarez musi to trafić. Gol! Kolejny do kolekcji. Mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać! Może spójrzmy teraz na spokojnie, jak to wpadło. Cóż, ewidentnie nie jest to gol sezonu, ale takie sytuacje z bliska też trzeba wykorzystywać, zwłaszcza po akcji całej drużyny. Bramkarz był tu zupełnie bezradny. Nieraz widzieliśmy pogoń za wynikiem przy dwubramkowej różnicy. Zobaczymy, czy i tym razem jest 3-1. Sergio Ramos, Casemiro, Varane. Carvajal ma piłkę. Casemiro teraz przy piłce. Gomez i Casemiro ponownie przy piłce. I gol Casemiro! Doskonale to zrobił. Proszę tylko posłuchać kibiców. No i mamy kolejną bramkę. Ciężko będzie odrobić tę stratę. Jeśli chce się gonić wynik, to najpierw trzeba pomyśleć o zorganizowaniu obrony, żeby nie tracić kolejnych goli. Dopiero pierwsza połowa, a już widać wyraźnie, kto tutaj rządzi. Drugi zespół jest praktycznie bez szans. Rodrigo. Tracą piłkę. Suarez i przy piłce Casemiro. Wyciągnął się jak długi. Obronił to. Z rogu w pole karne. 4-1. Takim rezultatem kończy się pierwsze 45 minut. Zaczynamy drugą połowę. Spotkanie jest bardzo jednostronne. Zobaczymy, czy to się zmieni. Fernando. Kiepskie podanie, zupełnie bez pomysłu. Strata. Sergio Ramos. Longle przy piłce. Fernando. Varane. Fernando przy piłce. Longle. Słyszymy gwizdy na trybunach. Kibice wyrażają niezadowolenie z wyniku i formy gospodarzy. Ich ulubieńcy grają dzisiaj zdecydowanie poniżej oczekiwań, a trudno to zmienić broniąc się. Trybuny chcą walki o każdy kawałek murawy i skuteczniejszego pressingu. Rozgrywa tutaj dzisiaj świetne zawody. Jest zdecydowanie najmocniejszym punktem swojego zespołu w tym meczu. Tak, łatwo mu dzisiaj przychodzi dochodzenie do sytuacji strzeleckich. Nie ma gola. Bramkarz za chwilę wznowi grę. Huknął, żeby golkiper nie zdążył zareagować, ale się przeliczył i piłka poszła za wysoko. Są nienasyceni. Dobrze już znają drogę do bramki przeciwnika i co chwila stwarzają zagrożenie. Trudny mecz dla obrońców.
Szansa, może coś z tego będzie. Cierpliwie teraz konstruują akcję, nie dają rywalom przejąć piłki. No i mamy bramkę! Obawiam się jednak, że to i tak wiele nie zmieni. I mamy bramkę, ależ niesamowity jest ten Neymar! Ma prawdziwy dar, to jest nieprawdopodobny wręcz talent. Czasem może trochę gwiazdorzy, ale po takich bramkach kibice wybaczają. 4-2, dwie bramki różnicy. To zarazem dużo, ale i mało. Świetnie dzisiaj rozprowadza piłkę. Doskonała skuteczność podań. Sędzia każe grać dalej. Varane. Przy piłce Carvajal. Carvajal. Minęło 15 minut drugiej połowy. Fernando. Fernando przy piłce. Sergio Ramos. Varane. No i kolejne jego dobre podanie. Con motivos florales. Que el dueño acuda a objetos perdidos. Casemiro. Griezmann. No, spróbuję coś z tego zrobić. Świetnie zblokował. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Dobrze, w tempo, będzie szansa. Za wcześnie ruszył do podania, spalony. Rodrigo. Niebezpieczny ślizg. Możliwe, że skończy się to żółtą kartką. Sędzia ukarał Fernando żółtą kartką. Widać w tej powtórce, że zawodnik spóźnił się z interwencją. Z takiej odległości też padały bramki. Teraz jednak sądzę, że Neymar rozegra to inaczej, kombinacyjnie. To mógłby być piękny gol, ale strzał z rzutu wolnego minimalnie niecelny. Szkoda, bo naprawdę nie zabrakło tak wiele. Gdyby to leciało w światło bramki, mogło być różnie. Jordi Alba. Powinien dośrodkować. Fernando. Ależ zachował zimną krew do końca we własnym polu karnym. Mają teraz szansę na kontratak. I będzie miał szansę. No może teraz. Oblak pewnie, ależ refleks. Pofrunął teraz za tą piłką. Krótkie rozegranie. Skutecznie zaatakował. Ależ teraz atakowany jest Casemiro. Sędzia jednak nie przerwał gry. Casemiro. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Neymar. No, udało się wymanewrować obrońców, popatrzmy. Wybija piłkę i będzie rzut rożny. Ależ kibice szaleją na trybunach, tylko tego posłuchaj. Wiedzą, że ich ulubieńcy są faworytami i powinni wygrać w tym meczu. Po to tu przyszli, zagrzewać do boju i potem cieszyć się ze zwycięstwa. Dośrodkowanie z rogu w pole karne. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Ładnie rozwija się ta akcja. Obrońca znakomicie zablokował dośrodkowanie. Sędzia upomina gracza. A mogła być kartka, lepiej niech uważa. Posyła piłkę w pole karne. Rodrigo. Ależ blisko było, a jednak nie ma bramki. Pięknie się złożył do tego woleja, naprawdę niewiele mu zabrakło.
Jeszcze 8 minut do końca regulaminowego czasu gry. Piłkę ma Griezmann. Bardzo dobrze grają piłką, podania są precyzyjne, świetnie się rozumieją. Przyjemnie się ogląda takie zrozumienie między zawodnikami drużyny. Każdy zna... Może spróbować uderzenia na bramkę! I jest bramka! Fantastyczny strzał po ziemi. Przy takim uderzeniu bramkarz zazwyczaj niewiele może zrobić. Dzięki powtórce możemy obejrzeć to jeszcze raz. Inteligentne wycofanie piłki i skuteczne wykończenie. Do bramki nie było szczególnie blisko, ale uderzenie okazało się tak silne, że bramkarz nie miał szans. Wznowienie od środka, tu już chyba nic się nie wydarzy. Bezdyskusyjne prowadzenie. Kylian Mbappé. Przy piłce Mbappé. Świetny odbiór. Fernando. Casemiro. Fernando przy piłce. Carvajal. Wymieniają między sobą podania. Czekają już w zasadzie na gwizdek sędziego, który potwierdzi ich wygraną i skończy mecz. Casemiro. Teraz Griezmann z piłką. Fernando. Tak, gol! Znakomite to rozegranie. Cierpliwie wymieniali piłkę między sobą, by znaleźć słabszy punkt rywala i udanie wykończyć akcję. W defensywie pojawiła się luka, którą po prostu musiał wykorzystać. Znakomity pokaz umiejętności. Podręcznikowe wręcz minięcie obrońcy i zimna. Końcowy gwizdek, dobry występ drużyny gości. Wywożą stąd cenne zwycięstwo.